Byłabym szczęśliwa, gdyby te dokumenta uznano za bardzo aktualną i progresywną odpowiedź na problematyczną sytuację dzisiejszego muzeum. Uważam, że muzea oczywiście znajdują się obecnie w kryzysie jako pewien rodzaj kulturalnego establishmentu. Zastanawiam się, czy w końcu aktualnym modelem czy alternatywą dla muzeum nie okaże się radykalny powrót do idei pierwszego muzeum, czyli Muzeum Aleksandryjskiego, które nie było przecież kolekcją przedmiotów, składem, gdzie się je przechowuje, ale miejscem spotkania muz. Wiem, że dzisiaj mówienie o muzach jest trochę trudne i śmieszne, ale myślę, że taka idea przestrzeni, w której można poważnie, bez pośpiechu, spokojnie dyskutować nad pewnymi sprawami, jest co prawda aktem politycznym, ale również estetycznym i etycznym. Ja mówię jak Marcel Brothars to także ważna postać dla Katriny David i całej koncepcji tej edycji dokumenta. Jego praca Muzeum Sztuki Współczesnej była już raz prezentowana na dokumentach, ponieważ została przygotowana specjalnie na ich 5. edycję. Jest to zatem z jednej strony dzieło prezentujące historię samych dokumenta, z drugiej zaś strony jest to artystyczny zapis historii ostatnich 20 lat. Praca ta jest bowiem szczególnie ważna ze względu na jej kontekst archiwistyczny. Stanowi także, moim zdaniem, ironiczny komentarz do nowej relacji między muzeum a sztuką. Artysta tworzy tutaj swoje własne muzeum, ale nie jest to muzeum sztuki, lecz muzeum reklamy oraz banalnych, trywialnych obrazków. Można zatem uznać go za jedną z kluczowych postaci tej wystawy, z całą pewnością. Wydaje mi się, że tradycyjny koncept sztuk pięknych mniej lub bardziej koresponduje z tym, co po francusku określamy jako le bazar, czyli rynek. Dla mnie jednak rynek sztuki przestał być już kategorią rzeczywiście odnoszącą się do sztuk pięknych, o ile wiem jeszcze, czym jest dziś malarstwo bądź rzeźba.
Myślę, że te wszystkie tradycyjne kategorie estetyczne wcale nie pomagają w myśleniu czy rozumieniu tego, co się dzieje. I kiedy patrzysz na większość współczesnych prac, to obawiam się, że kategorie te nie nadają się do analizowania i rozumienia tego, czym i o czym owe prace są. To jedna sprawa. A druga to fakt, że należy sobie uświadomić, iż kategoria sztuk pięknych sprawdzała się tylko wtedy, kiedy wytwory o charakterze estetycznym postrzegano jako produkty autonomiczne. Oczywiście one nigdy nie były w pełni autonomiczne, ale rozumiano je właśnie jako takie, jako produkty szczególnego rodzaju, jako specyficzną, wyjątkową część ludzkich wytworów. Myślę, że oczywiście ciągle jeszcze przedmioty sztuki są wytworem człowieka, ale sama specyfika sztuki zmieniła się radykalnie. Of arts changed a lot. Włączamy radio i gramy.